chciałem przedstawić autora tejże publikacji, o której dzisiaj jest mowa, pana Ryszarda Frączka. Syna i Ducha Świętego. Śliczna gwiazdo miasta Lwowa, Maryja. 2 października w Katedrze Lwowskiej odbyła się prezentacja albumu autorstwa Ryszarda Frączka i ojca Bruna Neumana pod tytułem Bazylika Metropolitalna obrządku łacińskiego we Lwowie, dzieje, architektura, wspólnota. Prezentacje i spotkanie autorskie zaszczycił swoją obecnością arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, który objął to wydarzenie honorowym patronatem. Album o Bazylice Metropolitalnej Lwowa ukazał się w wydawnictwie Skriba i został sfinansowany ze środków Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. I cieszymy się z każdej edycji, bo każda pokazuje inną stronę. A tutaj, jak myślę, żeśmy słyszeli, ten album jest tak od serca, pokazany od serca i na pewno warto do niego zaglądnąć. I to będzie, tak jak tutaj pan Ryszard mówił, to będzie, myślę, że taki modlitewnik. Dziękuję. Thank you.